Witam serdecznie na naszym następnym spotkaniu z panem Tomaszem Szesówką. Witam cię, Tomku. Witam. Pan Tomasz jest szefem działu zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie, więc jeżeli macie w swoim przedsiębiorstwie import bądź też eksport i chcielibyście zneutralizować ryzyko kursowe, zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami. Tam na dole jest numer telefonu, adres, e-mail. Proszę wysłać zgłoszenie, my się na pewno odezwiemy i zrobimy wszystko, żebyście byli zneutralizowani na ryzyku kursowym, bo wygląda na to, że końcówka roku przyniesie nam bardzo dużą zmienność i aktywność na rynku złotego. Witam cię, Tomku, jeszcze raz. Witam się. Jako że rozpoczynamy bardzo intensywny wrzesień, więc na pierwszy rzut okiem, na pierwszy ogień idą oczywiście pytania dotyczące tego, co się wydarzyło wczoraj, czyli jaka była decyzja ECB, czy się jej spodziewałeś, czy coś w komunikacie cię zaskoczyło, jakie są w ogóle twoje przemyślenia dotyczące tego, co wczoraj usłyszeliśmy od prezes Lagarde. Znaczy tak, no sama konferencja nie zaskoczyła jakoś mocno. Być może ta podwyżka aż o 75 punktów bazowych mogła zaskoczyć, chociaż rynek spodziewał się takiej. Europejski Bank Centralny na pewno nadgania po prostu te stracony czas, miesiąc, może dwa. Być może można wziąć to jako, że za późno to zrobił. Natomiast prezes Lagarde później powiedziała, że kolejne decyzje będą uzależnione od danych napływających z rynku, więc to taka standardowa wypowiedź. Rynki to odebrały trochę na zasadzie takiej, że kolejnych podwyżek można się spodziewać, no bo inflacja jednak w Europie rośnie. Ale ogólnie eurodolar zachował się tu spokojnie, tak, próbował przekroczyć parytet z powrotem do góry, zresztą teraz też próbuje na koniec tygodnia, ale wszystko się jednak dzieje nadal wokół 1,0 poziomu. O eurodolarze jeszcze porozmawiamy, ale kierunek. Tak generalnie, czy to przesłanie Europejskiego Banku Centralnego jest dla ciebie rzeczywiście jastrzębie, czy po prostu uważasz, że tak po prostu musiało się wydarzyć? Znaczy jest dla mnie bardziej neutralne. Mm-hmm. Musiało się tak wydarzyć, że w końcu nadgonią trochę z podwyżkami kosztów pieniądza. Nie jest przesądzone moim zdaniem, że kolejne takie podwyżki mm-hmm. będą. To wszystko właśnie tak jak prezes Lagarde powiedziała, będzie zależne od danych napływających z rynku. Więc tu na pewno sobie zostawili furtkę, jako władza monetarna europejska zostawiła sobie furtkę na zasadzie, jeśli gorzej nagle by dane gorsze z gospodarki napłynęły, to żeby nie być zobligowanym wcześniejszymi wypowiedziami do podwyżek. Okej, okay, dobra. No i za nami oczywiście także decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Była następna podwyżka. I oczywiście pytania, czy było dla ciebie to zaskoczenie, czy spodziewałeś się czegoś innego? Jaki był twoim zdaniem komunikat? Jakie było przesłanie prezesa Glapińskiego podczas konferencji prasowej, która także była wczoraj? No i oczywiście wszystkie twoje uwagi i komentarze będą cenne. Tak, no to tutaj jeśli chodzi o sam ruch, spodziewałem się trochę większego ruchu, na zasadzie 50 punktów bazowych co najmniej. Jednak ta inflacja rośnie i prawdopodobnie jeszcze jesienią będzie rosła. Chociaż z konferencji wczorajszej prezesa wynikałoby, że jednak on jest zdania, że ten szczyt podczas okresu wakacyjnego został osiągnięty. Natomiast czy coś więcej można wyciągnąć z jego słów? Trudno powiedzieć, bo... No dobrze, użyję tego słowa. Ta jego konferencja była trochę chaotyczna. Nie miała jakichś ram. Była taką bardziej opowiastką na temat, co się dzieje na rynku i tłumaczeniem się z poprzednich jakichś tam wypowiedzi lub ich braku. Więc no, nie była jakaś tak skonstruowana, żeby można było wyciągnąć jakieś daleko idące wnioski z tejże konferencji. Natomiast no, prezes wspomniał o tym, że to, co, o czym wspomniał, to właśnie to, że najprawdopodobniej to są ostatnie podwyżki w tym roku, jeśli wierzyć jego słowom, i że właśnie szczyt inflacji został osiągnięty latem, czyli właśnie sierpień. Prawdopodobnie już spodziewa się pod koniec roku jakiejś przynajmniej delikatnej stabilizacji, ale nie wzrostu. No, to można z tym polemizować, z tą wypowiedzią. Czyli czekamy na dane i także Rada Polityki Pieniężnej będzie się mierzyła z tym, dokładnie, co się faktycznie wydarzy w gospodarce. Natomiast to chciałem zaznaczyć, że na pewno RPP jest mniej skłonna do podwyżek niż na przykład Europejski Bank Centralny. Tak? Okej. Okay. Mhm. Czyli jeżeli można to podsumować, czyli spodziewasz się dynamicznych dalszych podwyżek w strefie euro i oczekiwania na to, co się wydarzy w Polsce? No tak? Może nie tyle, że się spodziewam, co one są bardziej prawdopodobne, okay, niż w Polsce. Okej, okay, no a w następnym tygodniu
który się zacznie już w poniedziałek. Co sądzisz będzie dla Ciebie najważniejsze, na co będziesz zwracał uwagę, na co sygnalizujesz naszym użytkownikom, żeby zwracali baczną uwagę? Co według Ciebie będzie najważniejsze? To przejrzałem kalendarz danych makro, takich zaplanowanych, no to tutaj istotne na pewno będą raporty inflacyjne ze Stanów, z Europy, z Polski. Będą to dane finalne za sierpień, więc ostatecznie można będzie stwierdzić, jaka ta presja inflacyjna w sierpniu na całym świecie była, znaczy na całym świecie, tych głównych gospodarkach i w Polsce. Więc to może być istotnymi odczytami, natomiast pozostałe dane z kalendarza raczej już będą drugorzędne. Okej. Okay. I jeszcze, jako że za 2 tygodnie mamy decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych, czy uważasz, że w przyszłym tygodniu będziemy mieć także na rynkach finansowych przygotowanie pod to? Będzie jakaś spekulacja, będzie możliwy jakiś ruch, czy raczej stabilizacja, konsolidacja, wyczekiwanie, chłodzenie wskaźników technicznych? No wiele będzie zależało właśnie od odczytu inflacji, tak, ze Stanów, CPI i PPI, więc może rynek spekulować pod to, że ta inflacja będzie wyższa i że Fed podniesie stopy, i może być tak, że w tej konsolidacji, tej walce euro-dolara na parytecie znowu kurs się znajdzie przez dłuższą część tygodnia poniżej parytetu. Okej, okay. Czyli rozumiem, bo teraz przechodzimy już do tego, co się dzieje na rynkach finansowych i perspektywach dla euro-dolara, sygnalizujesz nam już tutaj, że nie spodziewasz się jakiegoś większego wzrostowego odbicia short squeeze'u, czyli wyciskania długich pozycji w amerykańskim dolarze. Spodziewasz się raczej, że wrócimy do parytetu i będziemy cały czas tam ubijać te dno, tak? No, spodziewam się konsolidacji, ale właśnie ze wskazaniem na silniejszego dolara niż euro. Okay. Czyli ten kurs, który teraz w okolicy 1.003 się zakręcił, powiedzmy tam do 1.01 może i podejdzie, ale nie sądzę, żeby wyżej. Okej, okay, dobrze. A z innych tych ważnych walut, jako że jedno z Państwa pytań jest o funcie brytyjskim, więc funta tu sobie tak wyciągniemy, a frank szwajcarski, jen japoński, zwłaszcza jen japoński w ostatnim czasie, zaskoczył? No tak, no zaskoczył. Rzeczywiście. Aha. Tutaj widać chyba wersję do ryzyka, tak? No, jen tutaj jest na poziomach niewidzianych od pierwszej połowy lat 90. Mówię jen do dolara, tak, na parze jen do dolara, tutaj poziomy są najwyższe od właściwie pierwszej dekady, czy pierwszych dwóch, no, pierwszej połowy lat 90., o tak to ujmę. I rzeczywiście ten ruch w zeszłym tygodniu był dosyć zaskakujący, tak, silny wzrost. Natomiast, no tak, no to jest wszystko związane z nastrojami na rynku i też być może sygnalizuje nam wzrost awersji do ryzyka, a tym samym no, możliwe umocnienie dolara, tak bym to widział. No, jeśli chodzi o franka, tam była próba podejścia pod parytet, to chyba nie powiodło, nie powiedzie się, na razie się nie powiodło i raczej nie powiedzie się, więc też tu będzie próba zejścia znowu niżej. Tak? Jak euro nie zyska do dolara, to też nie zyska do franka i raczej straci do franka na wartości, więc tak, no, jeśli chodzi o funta, no to na później sobie. Okej, okay. No i jako że rozumiem, że spodziewasz się co najmniej konsolidacji na euro-dolarze, żadnego tam ruchu większego w górę, czyli spodziewasz się także konsolidacji na rynku złotego w najbliższych dniach, dobrze rozumiem? Dobrze rozumiem? Tak, tak. Znaczy, że utrzymane będą te poziomy, nie będzie tutaj żadnego umocnienia złotego, czego się spodziewasz w najbliższych dniach na rynku złotego? Tak, jak w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy, spodziewałem się delikatnej korekty spadkowej, nawet głębszej niż ona nastąpiła, bo myślałem, że jednak euro będzie poniżej 4,7. To się nie udało. Dolar był na chwilę poniżej 4,7, 4,65 dokładnie. Natomiast spodziewałem się, tak jak wspomniałem na samym początku, wyższej podwyżki RPP, jednak takich 50 punktów. I wtedy mogłoby to spowodować taki spadek gdzieś do tych poziomów z sierpnia na parach złotowych i rzeczywiście mam nawet pogłębienie tych dołków. To nie nastąpiło i raczej w najbliższych 2 tygodni nastąpi wraz ze zbliżaniem się Fedu, posiedzenia Fedu i możliwości podwyżki, dolar się może umocnić i wręcz ten kurs złotówki, kurs euro do złotówki czy dolar do złotówki pójdzie do góry bardziej niż w dół. Okej, dobra, super. Ale w ogólnej takiej perspektywie no konsolidacja. Czyli następne dni raczej konsolidacja niż jakiś większy ruch według Ciebie? Tak. Okej, dobra. I przechodzimy teraz do bardzo ciekawego działu, na który Państwo czekacie, czyli pytania i odpowiedzi od Państwa, od widzów.
Zachęcam oczywiście do tego, żeby zadawać następne pytania tam na dole w dziale komentarzy, a w przyszłym tygodniu będziemy odpowiadać te najbardziej ciekawe pytania, które zadajecie. Więc teraz zaczynamy odpowiadać na te pytania. Było ich kilka. Pierwsze pytanie zadaje pan Jakub Winiarski. Panowie, jak oceniacie możliwą inflację za 12-24 miesiące pod kątem podwyżek cen prądu, które już dostarczają przedsiębiorstwa? 200-300%, moje dostało 250%, gaz to samo lub jeszcze gorzej. Zacznie to wpływać na koszt produkcji produktów i usług. Czy może dojść do sytuacji wzrostu inflacji rzędu 50-100% w 2022-2023 roku, czyli mniej więcej na przełomie tego roku? Czy spodziewasz się takiej wysokiej inflacji? No nie, nie, nie. Statystycznie na pewno tak wysoko nie będzie. Być może gdzieś tam realnie niektóre ceny tak wzrosły i wzrosły, znaczy wzrosły, tak, no tu z tym nie dyskutuję. Natomiast statystycznie prawdopodobnie zakręcimy się wokół 20% na koniec roku. Natomiast co do odpowiedzi, czy te wzrosty cen dla przedsiębiorców się przełożą na ceny konsumenckie, to wszystko zależy od przedsiębiorców. W jakim stopniu będą w stanie albo będą chcieli przełożyć ten wzrost cen na konsumenta, tak? Czyli no na pewno przełożenie w 100% tego kosztu na konsumenta nie przyniesie im powodzenia, jeśli chodzi o popyt. Nie sądzę, żeby tutaj konsumenci przełknęli taką podwyżkę 200-300%, więc no na pewno nie będzie tak, że jeden do jednego to się przełoży. No i jednocześnie no, trudno się spodziewać, żebyśmy już w przyszłym roku obserwowali takie poziomy inflacji jak 50 czy 100% tutaj. Okay. To nawet w Turcji się nie dzieje, pomimo tego, że tam władza monetarna i fiskalna robi wszystko, żeby ta inflacja rosła. Okej, okay, dobra. Drugie pytanie. Użytkownik Piotr. Omówiłbyś proszę, dlaczego funt brytyjski spada względem złotego i jak się zapatrujesz na kolejne tygodnie, miesiące na tym rynku? To znaczy, przepraszam, ja chciałem poprawić tą moją wypowiedź przed chwilą, bo na pewno już gdzieś tam oczami wyobraźni widzę komentarze. Mówię, że nie stanie się tak, że będzie 100%, czyli bo w Turcji jest tam 80%, ale nadal nie 100%, więc dlatego chciałem to poprawić. Okej, okay, dobra. To ale jeszcze pytanie, tak. O tym no, funcie brytyjskim. Tak, no funt brytyjski sam w sobie jest po prostu słaby. Fundamentalnie słaby. Myślę, że w głównej mierze jest to jednak spowodowane właśnie Brexitem nadal w dalszym ciągu. Odcięli się na własne życzenie od rynku zbytu największego dla nich europejskiego i nadal jakiś taki okres przejściowy mają, gdzie po prostu ta gospodarka jeszcze nie wróciła na swoje tory i stąd ta słabość funta brytyjskiego. Zresztą w nadchodzącym tygodniu poznamy bardzo wiele danych z gospodarki brytyjskiej. Powiedziałem co prawda, że one będą drugorzędne, może one będą miały znaczenie drugorzędne, ale drugorzędne dla eurodolara, czy europelena, czy dolar pelena. Dla samego funta mogą mieć już znaczenie większe, więc trzeba się temu przyjrzeć i zobaczymy, jak wypadną te dane. Właściwie z całej gospodarki po kolei wszystkie publikacje będą, więc być może to funtowi trochę pomoże, ale ogólnie tendencja na funcie jest taka no, spadkowa, jego wartość spada do dolara, do euro też nie do końca tutaj zyskuje, chociaż euro jest słabe, więc no siłą rzeczy do złotówki też jest takim jakimś, ale znaczy jest blisko zmiany trendu, tak to ujmę, bo trudno mówić o zmianie trendu, to inne, żeby mówić o trendzie spadkowym na funcie do złotówki, ale jest takiej konsolidacji ze wskazaniem raczej na spadki. Okej, okay, dobra, dzięki. Kolejne pytanie, użytkownik Michał M. Co panowie myślicie o dolarze i o stopach procentowych? Krzywa dwuletniej rentowności i instrumenty dwuletnie sygnalizują, że już prawie koniec z podwyżkami stóp procentowych w Stanach. Zgadzasz się z tą opinią? Że już prawie koniec cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych? No, że zależy, co rozumiem przez prawie koniec, bo prawie koniec to może być tak, że koniec nastąpi w pierwszym kwartale i rzeczywiście to jest względnie blisko, tak? Natomiast nie sądzę, żeby te podwyżki miały zakończyć się w tym roku. Okej, okay, dobra. Kolejne pytanie, użytkownik Tomasz Wroński. Jak prognozujecie ceny surowców, zwłaszcza srebro, złoto w średnim terminie? Pytanie kierunkowe, góra, dół, w średnim terminie złoto i srebro. Sam jestem po prostu trochę spozycjonowany na srebrze i złocie, na długiej, tak zwanej długiej pozycji, czyli po prostu mam kupioną fizycznie ten surowiec.
Więc moja wypowiedź nie będzie może zbytnio obiektywna, ale no, złoto ma problem ze wzrostami spowodowane tym korelacją po prostu. Jeśli dolar się umacnia, złoto traci i na odwrót. No ale perspektywa taka średnioterminowa powinna być wzrostowa dla tych surowców, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, czyli inflacja, zagrożenie jakimiś konfliktami kolejnymi i tak dalej, utrata wartości pieniądza, czyli właśnie inflacja, no to już powiedziałem, więc no w takiej średniej perspektywie powinno zyskać, natomiast na pewno zyskuje w przeliczeniu na złotówkę, no bo tutaj dolar jest coraz mocniejszy od złotego. Okej, super. Kolejne pytanie, użytkownik Gal Anonim. Czy zakup złota w dolarach w perspektywie 6 miesięcy to dobry krok? W perspektywie 6 miesięcy niekoniecznie, bo po prostu zależy po prostu, czy inwestycyjnie, znaczy tak rozumiem, że inwestycyjnie, więc nie, bo pewnie będzie jakaś konsolidacja nawet ze wskazaniem na lekkie spadki, bo dolar po prostu się będzie umacniał. W takiej perspektywie długoterminowej, 10-20-letniej może, to będzie lepszy pomysł. Okej. I ostatnie pytanie, użytkownik Tadek Day Trader. Czy w końcówce roku będzie panika na złotem? No właśnie, czy będzie? No musi się coś stać niespodziewanego, żeby tak zwana panika się pojawiła. Na razie jest duża presja na osłabienie złotówki i może być to osłabienie widoczne, natomiast nie nazwałbym tego raczej paniką. Musiałoby się coś wydarzyć, co jest nieprzewidziane, czy nie jest obecnie dyskontowane. Czymś takim mógłby być konflikt na Tajwanie, jakieś tam machanie szablą przez Chiny w stosunku do Stanów Zjednoczonych, o tym się mówi bardzo coraz częściej, coraz więcej. Wybuch bomby atomowej? No też, na pewno. No takie bardzo skrajne wydarzenia, tak zwane białe łabędzie, to one mogą spowodować jakąś panikę. To wszystko zależy, co jak zdefiniuje użytkownik tą przez siebie nazwaną panikę. Natomiast będzie presja na osłabienie złotego w końcówce roku. Złotówka może być historycznie słaba, najsłabsza, tak? Natomiast nie nazwę tego paniką. Okej, super. Dziękujemy za wszystkie pytania. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby zadawać kolejne pytania, a my na nie odpowiemy za tydzień. Tam na dole w dziale komentarzy proszę je zamieszczać. I drodzy Państwo, widzicie, że nasze spotkania są bardziej interaktywne. Dziękujemy jeszcze raz za bardzo dużą aktywność, coraz większą ilość pytań. Dziękuję Ci, Tomku, za nasze spotkanie. Dziękuję Państwu za słuchanie tego materiału. Przypominam, Pan Tomasz jest szefem działu zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie. Więc jeżeli macie import bądź też eksport we własnym przedsiębiorstwie, zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami, a my zrobimy wszystko, żebyście zneutralizowali swoje ryzyko kursowe, tak żeby, jeżeli wystąpi tak zwana panika na złotym, tak jak tutaj użytkownik nam mówił, żebyście Państwo spali spokojnie i nie musieli się martwić o ryzyko tego rodzaju walutowe we własnym przedsiębiorstwie, we własnym biznesie. Dziękuję Ci jeszcze raz, Tomku, dziękuję Państwu i zapraszamy za tydzień na nasze następne spotkanie. Pozdrawiam.